Cześć, witajcie, ja jestem Siembit, to kolejny odcinek z Rubinu Metin2.pl i ten odcinek będzie nieco inny od pozostałych, bo tylko część będzie z moim komentarzem, a reszta będzie z jakąś muzyką. Tak, dlaczego? Bo ten odcinek jest poświęcony początkowi zarobku na evencie świątecznym. Tak, event świąteczny jest rozpoczęty, już w grudniu się rozpoczął, ale dopiero teraz nastał czas na publikację tego materiału, więc ten materiał głównie poświęcę właśnie temu i zaprezentuję Wam mniej więcej drop, jaki może być z tych prezentów i jak sobie robić postacie, by na tych prezentach jak najwięcej zarobić, by jak najwięcej skarpet zyskać w okresie tych 2 godzin na dobę, gdzie możemy prezenty dropić. W międzyczasie sobie robię misję konia na mojej głównej postaci Siembidunio. Jest to Likan na ten moment poziom 75, chciałbym 55, tak, 55. I co? Z góry Wam mówię, że tutaj drop no niestety nie wyszedł najlepiej, ale to zobaczycie w najbliższych klipach. Co najlepsze może nam dropić, co z tego możemy zyskać, na czym najwięcej zarobimy? Oczywiście na dodaniach i zmiankach. Dropią też bodzie, które możemy sprzedać. Kamole, no niestety nie są one zbyt dużo warte. Dropią także Yangi i PD, ale w małej ilości. Ulepszam sobie w międzyczasie pas leniany. Na plus 6 niestety się nie udało. Na plus 5 podejście drugie udało się. Na plus 6, jak widzicie, udało się i na razie sobie przystopuję. Ogarniam sobie duszę purpurowego wilka i indygo, żeby sobie czytać skille powolutku oczywiście. I profit z mojego sklepu. Tutaj już inna rozdzielczość, 800 na 600 dokładnie. Musiałem to rozciągnąć do panoramicznej wersji, żeby to nie było tak, że będą paski po boku, a zarazem dlatego taka rozdzielczość, bo miałem odpalone mnóstwo kont. Finalnie na ten moment mogę Wam powiedzieć, że mam 50 postaci na skarpetki i otwieram je codziennie. Na większości już mi się skończyły skarpetki, ale dorabiam, więc jest fajnie. Skarpetki dropią tak, że wpadają same do ekwipunku, więc wystarczy, że na autołowach najlepiej właśnie ninja z łukiem postawicie na 2 godzinki. I dlaczego na 2 godzinki? Bo skarpety dropią tylko jak mamy odebranego renifera, którego możemy odebrać raz na 24 godziny i jest on na 2 godziny, tak. I skarpety możemy oddawać co 24 godziny w ilości 5 sztuk i za te 5 sztuk dostaniemy jeden prezent. I tak jak mówiłem, zmianka, dodanie to jest coś, na co najbardziej liczę, bo z tego jest, myślę, największy zysk. Na ten moment tak od 20 do 25 kaka biorę za jedno dodanie oraz 25 kaka za zmiankę. Bodzie oczywiście sprzedajemy w normalnej cenie rynkowej, kamole bardzo ciężko schodzą, ale schodzą. Co tam jeszcze dropi? Jakieś owoce życia, ale to się do niczego nie nadaje, bo nie możemy tym handlować. Jak Was zachęcić do brania udziału w tym evencie? W ciągu tygodnia zarobiłem ponad 5 wonów, biorąc pod uwagę, że część dodań i zmianek też przeznaczałem dla siebie, więc ten zysk był nieco mniejszy. Oczywiście to jest kwestia indywidualna, bo jest dzień, gdzie poleci mi jedno dodanie, jedna zmianka, albo ani jedno dodanie, ani jedna zmianka, a jest dzień, gdzie mi poleci 5 zmianek, 4 dodania, albo i więcej, więc wtedy jest to opłacalne. Oczywiście nie jestem w stanie tego Wam pokazać w tym jednym filmie, bo co 24 godziny można otwierać jeden prezent na jednej postaci, więc mogę Wam powiedzieć, że na najbliższych filmach, odcinkach będą otwierane te prezenty, oczywiście nie w takiej ilości, nie w takim skupieniu i intensywności jak w tym filmie, bo w tym filmie jest to w 100%, ale będą otwierane właśnie prezenty, będziecie sobie mogli zobaczyć, co z tego leci, znaczy jakiej intensywności raczej, bo co z tego leci to już wiecie, a jak nie wiecie to zapraszam na Wikipedię Metina. Tak, i co każdy odcinek będzie pokazany mniej więcej drop, będzie pokazany handel tymi zmiankami, dodaniami. Ja też będę dla siebie używał dodań, zmianek, więc zobaczycie, jak to wygląda. I zachęcam, bo jeżeli zaczynacie grę, to jest bardzo dobry okres, bo możecie na tym bardzo dużo zarobić. Mówiłem na początku filmu, że część będzie z muzyką, więc dotrzymam słowa, a kończy mi się materiał, więc dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcjach, łapkach w górę, komentarzach, o dzwonecku, bo dzwonecek jest bardzo ważny, wtedy dostajecie powiadomienia. Widzimy się w kolejnym materiale. To jest taki zapoznawczy z eventem świątecznym. Kolejne będą bardziej ciekawe odnośnie tego, bo będzie jeszcze coś innego poza właśnie tym, co było zaprezentowane w tym materiale.
Także zostało już niedużo tego filmu, ale niech będzie ta muzyka, którą obiecałem na początku. Oczywiście bez praw autorskich, więc będzie ona żenująca. Cześć!